Japońskie piękne Sapporo żegna nas pięknym słońcem. Co do nastrojów, te mamy niestety trochę gorsze. To nie były jakoś specjalnie udane konkursy, chociaż my jesteśmy tutaj od szukania pozytywów, więc od nich zacznijmy. Pozytywne na pewno to były występy Dawida Kubackiego. Przebił się do dziesiątki, ósme miejsce w sobotnim konkursie i uśmiech na jego twarzy, a to chyba jest najważniejsze. Ten wiaterek tutaj lubi kręcić, chociaż wydaje mi się, że i tak mamy bardzo sprawiedliwe zawody, bo to nie są jakieś duże różnice. No ale jednak przy tych prędkościach robi różnicę, czy ten wiaterek tam jest i podeprze, czy w odpowiednim miejscu, czy jednak nie. Zły, żeby nie powiedzieć wściekły na siebie po swoich skokach niedzielnych, był z kolei Aleksander Zniszczoł. To jest dzisiaj zawodnik, który wydaje się być w najbardziej stabilnej i najlepszej formie ze wszystkich Polaków. Niestety, niedziela nie należała do niego. To były dwa skoki, oba, delikatnie mówiąc, średnio udane, o czym Olek zresztą mówił sam, otwarcie. Straciłem balans właśnie przed progiem i byłem rozchwiany i potem musiałem to trochę ratować i był ten skok z taki z tyłu do przodu. No i szczerze powiedziawszy, no, nie skakałem dzisiaj zbyt rewelacyjnie, nawet ten pierwszy skok no, nie był taki jakiś super. No cóż, no, ja jestem 15 i jestem bardzo zły, to dobrze. By dopełnić jeszcze pełnego obrazu tego weekendu, to trzeba powiedzieć o dyskwalifikacji Piotrka Żyły. 1 centymetr, dosłownie 1 centymetr rękawa, za krótki, spowodował, że jego kombinezon nie przeszedł kontroli i Piotrek został zdyskwalifikowany. Ale chcę wspomnieć o jeszcze jednym człowieku, nie o Polaku. O człowieku, który ma na imię Noriaki, na nazwisko Kasai. Absolutny gwiazdor tych zawodów. Człowiek traktowany tutaj jak gwiazda roka. 52-latek, który udowadnia, że wiek to tylko i wyłącznie liczba. Nieważne jak skoczył, ważne, że skoczył, ważne, że zdobył punkty Pucharu Świata i ważne, że z uśmiechem schodził ze skoczni i z wielkim uśmiechem go wszyscy tutaj witali. I my teraz z uśmiechem żegnamy się z Państwem z pięknego Sapporo po sobotniej i niedzielnym konkursie. Kolejny przystanek Pucharu Świata to Oberstdorf.